Cześć wszystkim, z tej strony Mr. Draco, a to jest kolejny odcinek Minecraft Kreatywny. W dzisiejszym odcinku, jak już widzicie po nazwie odcinka, będziemy zwiedzali opuszczone miasteczko. No to zaczynamy. Ok, cofnę, żebyście widzieli bramę do tego miasteczka. Taki murek, który okala go całego. Tam jeszcze czanki się nie załadowały, powinno właśnie widać drobną wieżyczkę. Ale myślę, że już jest ok, dobra. No to zaczynamy. Ok, na pierwszy rzut oka widzicie długą ścieżkę i pewnie ten pałac tutaj z lewej strony. Ale najpierw pokażę wam jeszcze, jak to miasteczko się nazywa. Otóż miasteczko nosi nazwę Opuszczone Miasto Sunflowers. Dlaczego tak? Otóż jest tutaj dużo kwiatków i chyba między innymi dlatego. Ok, budowli w środku nie będziemy zwiedzać żadnej, ponieważ wypełnianie w środku tych budowli trwałoby wieczność, a chciałem po prostu, żeby ten odcinek pojawił się szybko, żebyście nie musieli czekać, bo i tak czekacie już dość długo. Ok, tu mam jakiś tam pałacyk drobny, przed nim stoją, jak widzicie, ogrody. Dobra. Dlaczego to miasteczko jest opuszczone? Otóż kilku wieśniaków robiło eksperymenty na krowach. Te krowy zaczęły mutować. Zaczęły się robić różne choroby i ludzie musieli niestety uciekać z tego miasta. Ok, tutaj z tej strony widzicie małą fabrykę szkła. Dlaczego mała? Nie wiem. Tak jest całkiem ok. Dobra, zanim przejdziemy do zwiedzania tej oto głównej jakby budowli, zwiedzimy ten pałac. Jest to pałac snów. Teraz turyści, jak tutaj przychodzą, pierwszy sen, jaki im tutaj się przyśni w tym mieście, przychodzą tutaj i im się spełnia. Muszą po prostu tylko podejść tam do tej fontanny. Ok, widzicie, fontannę jest. I ten sen im się po prostu spełni. A tutaj właśnie mieszkają ci wieśniacy, co zaczęli robić te eksperymenty na krowach. Ok, teraz lecimy już do naszego głównego pałacu, gdyby. Takiego jakby pałacu w centrum. Jest dość duży. Fajnie mi się go budowało, tylko miałem z nim bardzo dużo problemów. Wyszedł trochę krzywą, musiałem to wszystko zmieniać, od nowa budować. Ale jest teraz całkiem ok. Tak widzicie, koło niego też jest całkiem sporo ogrodów. Teraz właśnie przejdziemy do jednego z nich. Z lewej, jak i z prawej strony są właśnie ogrody, dlatego widzimy najpierw ten z lewej strony. Ok, tutaj jest taki mały ogród, dość skromny. Jest to po prostu ogród, który ma symbolizować przemijanie czasu. Te gdyby strzałeczki żółte i czerwone z tych kwiatków symbolizują właśnie wskazówki zegara, który się obraca, że czas właśnie przemija. Ok, lecimy dalej. Teraz może zanim zwiedzimy jeszcze drugą stronę naszego pałacu, pokażę wam teatr. Tak, to coś małe, okrągłe to jest teatr. Tutaj ludzie, powiedzmy, kupują sobie bilety i przechodzą dalej na scenę. Ok, tu jest właśnie scena. Odbywają się tutaj te wszystkie przedstawienia ważniejsze dla naszego tutaj miasteczka. Ale to teraz nieważne, przejdziemy teraz dalej do zwiedzania dalszej części naszego ogromnego pałacu. Tak, jak widzicie, tu jest masa ogrodów. Ok, tutaj jest jakiś kiosk, powiedzmy. Tutaj ludzie kupują sobie pamiątki. A w przeszłości, przepraszam, nie wiem, mogło to służyć na przykład jako łaźnia parowa, coś takiego, powiedzmy, taka sauna. Ok, tutaj też widzimy ogrody. Już są dość inne niż te poprzednie. Nie masz wskazówek, tu już po prostu im się to nie liczy. Dobra, teraz przejdziemy do areny. Wygląda trochę jak stadion, ale jest to arena. Tutaj ludzie przychodzą, oglądają walki, powiedzmy, creeperów z zombie i szkieletami na przykład. Tutaj w centralnym tutaj miejscu siedzi sobie król, czyli w tym przypadku teraz ja. Objąłem tutaj władzę w tym miasteczku. Ale dobra, teraz przejdziemy już do dalszej części naszej wielkiej budowli. Ok, można tak to nazwać. Ta brama oddziela tutaj miasteczko turystyczne od miasteczka takiego głównego, do którego właśnie ludzie rzadko mają wstęp. Tam się czanki jeszcze nie załadowały. Jak się załadują, przejdziemy dalej. Tutaj mamy znowu ogrody ze strzałeczkami, ze wskazówkami, które właśnie odmierzają czas. Z drugiej strony są drzewka, bo ta arena wyszła troszeczkę za duża. Ale dobra, przejdziemy teraz dalej. Tak, już nam się powoli ujawnia pałac. Zanim do niego wejdziemy, zwiedzimy te dwa ogrody. Dobra, najwyżej mi poprawicie, jeżeli źle powiedziałem.
Okej, okay. W tych ogrodach już nie jest za skromnie, ale nadal są wskazówki, czyli że czas się dalej liczy dla naszych ludzi. Okej. Okay. Dobra, to chyba myślę, że możemy przejść do oprowadzenia was po naszej głównej już budowli. Głównej niż tamten duży pałac. Myślę, że ten pałac wyszedł mi lepiej niż tamten. Bardzo się starałem, że właśnie fajnie wyszedł to glowstone podnieśliśmy. Okej. Okay. To nasz główny pałac wygląda tak. Jak widzicie w tych drzwiach tutaj są schody, to nie jest ogromna dziura. Po prostu tam jest zejście, jako że właśnie w środku ich nie urządzałem, dlatego są takie dziury. Bardzo lubię budować teraz plasy, dlatego tutaj wybudowałem taki plac. Tak. Tutaj widzimy właśnie masę kopu. I możemy teraz właśnie widzieć nasze miasteczko z powietrza. Jeżeli się podobało, daj łapkę w górę, komentuj, subskrybuj mój kanał. No i do zobaczenia w następnych odcinkach naszego Minecraft Kreatywny. No to cześć.